Fox Bat albo latający lis. Tak Amerykanie nazywali radziecki naddźwiękowy myśliwiec przechwytujący MiG-25P. 6 września 1976 roku na dalekowschodnim lotnisku Czugujewka odbywały się rutynowe loty. Zwykły rytm dnia zakłóciła wiadomość, że MiG-25, pilotowany przez starszego porucznika Bielenkę, zniknął z ekranów radarów. Samolot zaczął wysyłać sygnały alarmowe, które wkrótce ustały. Oznaczało to, że samolot rozbił się. Dowódcy 586 Pułku Obrony Powietrznej wydali rozkaz rozpoczęcia poszukiwań. Sądzono, że pilot katapultował się, a samolot się rozbił. Była też druga wersja. Samolot mógł zejść z kursu i wylądować na obcym terytorium. Tego obawiano się najbardziej. Nasz wywiad wojskowy wielokrotnie ostrzegał, że obca agentura w Związku Radzieckim rozpoczęła totalne polowanie na wszelkie informacje o latającym lisie. Byliśmy dumni, że nasz MiG-25 budzi postrach na całym Zachodzie. MiG-25. Porwanie. W 1976 roku żaden kraj na świecie nie miał myśliwca porównywalnego z naszym MiG-25. Minister obrony Stanów Zjednoczonych James Schlesinger stwierdził: ten sowiecki myśliwiec jest tak groźną bronią, że jego seryjna produkcja pociągnie za sobą drastyczne zmiany w zachodnim uzbrojeniu i strategiach. W tym samym roku CIA zdobyła niekompletne informacje o systemie nawigacyjnym samolotu. Wiedzieli, że Związek Radziecki ma już 400 takich maszyn. Nie wolno było dopuścić, żeby ten myśliwiec wpadł w ręce amerykańskich ekspertów wojskowych. Mieliśmy nadzieję, że pilot się katapultuje. Wieczorem śmigłowiec przywiózł szefa wojsk radiotechnicznych, generała Iwana Dobrowolskiego, członka Rady Wojennej generała lotnictwa Łuczynina i oficera politycznego pułkownika Jurzakowa. Dobrowolski powiedział do mnie: zapomnijcie o poszukiwaniach, musimy porozmawiać na osobności. Oczywiście, odparłem. Cybizow i Dobrowolski rozłożyli mapę stacji radarowych. Tu jest jego lokalizator, powiedział generał. On jest za granicą, w Japonii. Cybizow zdziwił się. Może samolot zszedł z kursu? Wkrótce domysły potwierdziły się. O 13.52 nad lotniskiem cywilnym Hakodate pojawiła się dziwna maszyna z podwójnym usterzeniem, której nie sposób by było pomylić z samolotem pasażerskim, nawet po wypiciu litra sake. Samolot zamierzał wylądować, ale pas był zajęty przez startującego Boeinga. Żeby uniknąć kolizji, pilot nagle posadził maszynę i dosłownie wrył się w beton. Mimo użycia spadochronu hamującego, myśliwiec przejechał poza pas i zatrzymał się. Pilot wyszedł z kabiny na skrzydło. Niektórzy zaczęli robić zdjęcia. Pilot wystrzelił w powietrze. Ludzie schowali aparaty. Przyjechała policja. Wszystkie loty na lotnisku odwołano na 5 godzin. Żeby ukryć przynależność państwową samolotu, przykryto go i ściągnięto z pasa. Lecz lotnisko nie było bazą wojskową. Szybko rozeszły się pogłoski o radzieckim samolocie wojskowym. Pod wieczór 6 września do Hakodate zjechały tłumy dziennikarzy. Nie tracili czasu. Wkrótce zdjęcia trafiły na pierwsze strony gazet na całym świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwołało dziś konferencję prasową w związku z przymusowym lądowaniem radzieckiego samolotu wojskowego w Japonii. Matka i żona Bielenki opowiedziały o życiu pilota w Związku Radzieckim.
zaprzeczyły insynuacjom, jakoby Bielenko poprosił o azyl w Stanach Zjednoczonych i stwierdziły, że chcą, by powrócił do rodziny, do ojczyzny. Przyjaciele, koledzy i żona Bielenki byli pewni, że to nieprzewidziany wypadek. Samolot zszedł z kursu i wylądował awaryjnie, a teraz jest siłą przetrzymywany w Japonii. Inaczej być nie może. Władze radzieckie zażądały wydania Bielenki. Japonia była w trudnym położeniu. Incydent mógł pogorszyć napięte stosunki z Moskwą. Po kapitulacji Japonii w 1945 roku nie podpisano traktatu pokojowego między Rosją i Japonią. Japonia rościła pretensje do kilku z Wysp Kurylskich, ale Związek Radziecki zignorował te roszczenia, broniąc swoich granic. Japonia rozumiała, że obrona może przeistoczyć się w atak, ale nie spieszyła się ze zwrotem pilota ani samolotu. Próbowała zyskać na czasie. Przedstawiciele Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych w Japonii przejawiali znaczną aktywność. Rosja chciała odzyskać samolot. Ameryka pragnęła zatrzymać go w Japonii jak najdłużej. Japonia szukała furtki prawnej, żeby nie zwrócić myśliwca. Znaleziono oryginalny powód – naruszenie granic państwowych i nielegalny wwóz materiałów wybuchowych. W ten sposób Bielenko stał się ni to szpiegiem, ni to terrorystą, a myśliwiec MiG-25 – dowodem w sprawie kryminalnej. Nikt w Moskwie nie uwierzył w tę bajeczkę, ale prawo jest prawem, więc samolot pozostał w Japonii. Radzieccy przywódcy dobrze rozumieli, że dopóki trwają delikatne negocjacje, Ameryka będzie naciskała na Japonię. Wydawało się, że amerykańskie marzenie o złapaniu lisa zaczyna się spełniać. Niepisane reguły zimnej wojny wymagały nieustannego wyścigu zbrojeń. Najmocniejszym argumentem w latach 50. były bombowce strategiczne przenoszące broń jądrową. Jednak ich prędkość do 1000 km na godzinę i pułap do 15 km nie wystarczały do przebicia się przez obronę powietrzną przeciwnika. W Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim nastąpiła rewolucja w przemyśle lotniczym. Pojawiły się maszyny o prędkości do 3000 km na godzinę. Trzykrotnie szybsze od prędkości dźwięku. Wysokość ich lotu ponad 20 tysięcy metrów nad ziemią także była porażająca. Każdy kraj sam odrabiał swoje lekcje, nie było od kogo ściągać. 23 grudnia 1957 roku koncern North American rozpoczął projektowanie naddźwiękowego bombowca B-70 Valkyria. Nazwę projektu wybrano w rezultacie konkursu ogłoszonego wśród amerykańskiego personelu lotniczego. Skala i koszty projektu były ogromne. Valkyria pochłonęła 14 milionów roboczogodzin i 1,5 miliarda dolarów. Miała stać się głównym narzędziem ataku na Związek Radziecki. Mogła przelecieć przez ocean i zrzucić 10-megatonową bombę termojądrową na Związek Radziecki. MiG-25. Porwanie. W 1969 roku Związek Radziecki posiadał już skuteczne rakiety przeciwlotnicze, ale ich zasięg nie przekraczał 40 km. Był za mały, by zabezpieczyć rakietami całe terytorium. Radziecka obrona powietrzna musiała znaleźć niezawodną ochronę przed amerykańskimi samolotami naddźwiękowymi. Zaczęli się zastanawiać, od czego zacząć. Zadaniem naszych myśliwców było przechwytywanie bombowców. Z
Związek Radziecki wielokrotnie krytykował agresywną politykę Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do Ameryki przyjęliśmy doktrynę obronną. Jednak slogan "najlepszą obroną jest atak" był dobrze znany Amerykanom. Związek Radziecki był realnym zagrożeniem. Bano się go. Żeby bać się mniej, trzeba wiedzieć więcej. Loty rozpoznawcze nad Związkiem Radzieckim rozpoczęły się w 1956 roku. Koncern Lockheed skonstruował naddźwiękowy samolot U-2. Jego loty nad naszym krajem trwały 4 lata. Jednak 1 maja 1960 roku U-2 dostał nauczkę. O 8.55, gdy leciał nad Swierdłowskiem, samolot pilotowany przez Francisa Garego Powersa został zestrzelony rakietą S-75. Wrak samolotu pokazano publicznie dla przestrogi. Pilota skazano na 10 lat więzienia. Po incydencie z Powersem Chruszczow uwierzył w rakiety. Lecz nie on jeden pokładał nadzieję w pociskach rakietowych. Amerykański sekretarz obrony Robert McNamara także uznał, że naddźwiękowe ciężkie bombowce są bezużyteczne. Rakieta była praktycznie niezniszczalna i znacznie tańsza. Udane próby z pociskami balistycznymi Atlas i Tytan były wyrokiem śmierci dla Walkirii, która pozostała tylko eksperymentem. Sierżant Frank Sailor, zwycięzca konkursu na tę nazwę, otrzymał $500 i 3-dniową wycieczkę do Hollywood. Amerykańskie rakiety balistyczne nie były jedynym zagrożeniem. Było jeszcze drugie, bombowce B-52. Nie same samoloty były niebezpieczne, lecz ich naddźwiękowe pociski Hound Dog, które mogły zniszczyć każdy strategicznie ważny cel na rosyjskim terytorium. Rozpoznanie takich celów prowadził U-2. Smutne doświadczenie podczas jego przelotu nad Uralem przekonało Amerykanów, że potrzebny jest nowy samolot zwiadowczy. W 1959 roku na zamówienie CIA Kelly Johnson, czołowy konstruktor Lockheeda, zaczął projektować naddźwiękowy samolot rozpoznawczy SR-71 Blackbird. Jego charakterystyka lotu i niezwykły wygląd robiły wrażenie. Samolot miał być niewykrywalny dla radarów i rozwijać 3-krotną prędkość dźwięku. Niewykrywalności nie udało się osiągnąć. Powłoka samolotu nagrzewała się przy prędkości naddźwiękowej, więc inżynierowie musieli wykonać ją z tytanu. Było to bardzo kosztowne. Amerykanie zbudowali około 50 takich maszyn. Liczba pilotów obsługujących te samoloty była niewiele większa niż liczba astronautów. Informacje o Blackbirdzie przeciekły do Związku Radzieckiego w roku 1960. Analiza amerykańskiego potencjału ofensywnego przekonała w końcu radzieckich przywódców o konieczności posiadania środków odwetowych. W lutym 1962 roku władze radzieckie podjęły decyzję o budowie maszyny naddźwiękowej w dwóch wersjach – myśliwca przechwytującego i samolotu zwiadowczego. Realizatorem projektu został Artem Mikojan. W rezultacie powstał MiG-25, maszyna nie mająca sobie równych na całym świecie. W przeciwieństwie do Blackbirda, MiG był tańszy i znacznie prostszy w obsłudze. W latach produkcji seryjnej nasz kraj zbudował 1112 takich samolotów. Czy Ameryka potrzebowała takiej maszyny? Ich strategią był atak. Nie mieli takich zamysłów.
Takich zamysłów u nich nie było. Oni najwyraźniej byli głęboko przekonani, że nie potrzebują takiego samolotu. Myślę, że nasz sztab generalny dobrze wiedział, że Ameryka nie ma takiej maszyny. Związek Radziecki oskarżył Japonię o fabrykowanie kłamstw, ale MiG-25 wciąż był przetrzymywany jako dowód. Prasa zagraniczna donosiła, że Bielenko jest w areszcie. Wkrótce postawiono go przed sądem i oskarżono o złamanie 4 artykułów japońskiego prawa. Przekonało to Związek Radziecki, że Bielenko jest tylko ofiarą. Wiktor Iwanowicz Bielenko, urodzony w 1947 roku w Nalczyku. Ukończył Wojskową Akademię Lotniczą w Armawirze. Służył w Wojskowej Wyższej Szkole Lotniczej w Stawropolu jako instruktor pilotażu. Na własną prośbę został przeniesiony na Daleki Wschód. Rosjanin komunista, starszy porucznik, starszy pilot, zastępca komisarza politycznego eskadry, żonaty, jedno dziecko. Nasi dyplomaci w Moskwie przejawiali coraz większą aktywność. Nasz lotnik znalazł się w Japonii wbrew swojej woli. Dlatego oddał strzały ostrzegawcze i nie chciał, żeby fotografowano MiGa. Władze japońskie użyły siły. Skuto go kajdankami, nałożono worek na głowę, wepchnięto do samochodu i uwięziono. Porwanie Bielenki było aktem arbitralnym. Poważnym pogwałceniem porozumień helsińskich, niedawno podpisanych przez prezydenta Forda. Rząd japoński przestraszył się i postanowił zorganizować spotkanie przedstawicieli radzieckich z Bielenką. Pojawiła się nadzieja, że lotnik zostanie uwolniony, ale chcieliśmy także odzyskać samolot. Na lotnisko Hakodate przybyli radzieccy przedstawiciele i stwierdzili, że polecono im zorganizować przewiezienie MiGa do Związku Radzieckiego. Szef lotniska Masao Kajioka odparł, że samolot jest strzeżony przez policję i że nie może spełnić prośby rosyjskich przyjaciół. Jednak naciski były tak silne, że władze japońskie zaczęły się wahać. Minister spraw zagranicznych Japonii wielokrotnie informował amerykański Departament Stanu. Tokio jest skłonne jak najszybciej zwrócić samolot, żeby Rosjanie mogli zachować twarz. Amerykanie nie chcieli o tym słyszeć. Waszyngton przedstawił własne rozwiązanie. MiG pozostanie w Japonii przez miesiąc. Tyle czasu wystarczy, żeby dokładnie przebadać samolot. Moskwa otrzymała szyfrowane informacje od swoich rezydentów w Stanach i Japonii. Duża grupa amerykańskich wojskowych przybyła do Japonii. Nasz ambasador przekazał do centrali. Nie możemy zapobiec zbadaniu samolotu. Lis wpadł w sidła. W lipcu 1967 roku samolot brał udział w lotniczej paradzie w Domodjedowie pod Moskwą. Był to jedyny raz, gdy MiGa pokazano szerokiej publiczności. 3 MiGi przeleciały z hukiem na małej wysokości. Zagraniczni goście byli w szoku. Zdobywając informacje o MiGu, Ameryka mogła zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy przy projektowaniu własnych maszyn. Lecz zdjęcia i strzępy informacji wywiadowczych dały tylko bardzo przybliżone wyobrażenie o MiGu. Amerykanie nie znali szczegółów konstrukcji samolotu, choć bardzo chcieli je poznać. Samolot rakieta ze skrzydłami, potrzebnymi tylko do startu i lądowania. Tak Artem Mikoyan opisał tę maszynę. W 1962 roku mieliśmy praktycznie gotowe wszystkie rysunki. Byliśmy bliżsi zbudowania tego samolotu niż Ameryka. Zastosowaliśmy żaroodporną stalową konstrukcję, żeby szybko opanować technologię produkcji. Był to bezprecedensowy projekt. W opracowaniu odpowiedniej stali zaangażowane były wszystkie instytuty lotnicze i metalurgiczne. Stworzono unikatowe linie montażowe, odlewnie i sprzęt spawalniczy.
Zamiast tradycyjnego nitowania użyto różnych metod spawania, w tym automatyczne. Plexiglas na osłony kabin pilota, gumowe koła, płyn hydrauliczny. Wszystko wytworzono po raz pierwszy. Można to porównać do przejścia z samolotów drewnianych na metalowe. Byliśmy pełni entuzjazmu. Na poligonie w Artumeńsku testowaliśmy 11 samolotów jednocześnie. Na poligonie w Aktubińsku byli specjaliści z naszego biura konstrukcyjnego i eksperci z przemysłu. Około 700 osób. Nie patrzyliśmy na czas. Pracowaliśmy tyle, ile było trzeba. Chcieli latać najwyżej i najszybciej. Slogan „dogonić i wyprzedzić Amerykę” stał się możliwy do zrealizowania. Jedno osiągnięcie następowało po drugim. Samolot przezwano sklepem gastronomicznym, bo w zbiorniku maszyny było 240 litrów spirytusowo-wodnej mieszanki do chłodzenia agregatów samolotu. To ponad 600 butelek wódki. Zatroskane żony techników wysyłały listy do towarzysza Mikojana z prośbą o zastąpienie tego płynu czymś nie nadającym się do picia. Mikojan powiedział, że trzeba zakazać używania spirytusów w wojsku, bo może być przyczyną poważnych problemów i narzekań ze strony szefów Ministerstwa Obrony. Kazał szukać zamiennika. Pewien czołowy inżynier, którego nazwiska nie wymienię, postanowił pokazać, że rurki pękają. Napełnili jedną wodą i włożyli do lodówki. Potem pokazali pękniętą rurkę Mikojanowi. Gdy później Mikojan dowiedział się o tej sztuczce, powiedział: a jednak podjęliśmy właściwą decyzję. W ten sposób pokazaliśmy mu, że trzeba pozostawić mieszankę wody i spirytusu. Mikojan lubił żarty. Do dziś krąży wśród lotników anegdota o tym, jak odpowiedział zmartwionym żonom: jeśli ojczyzna tego potrzebuje, to napełnimy samolot armeńskim koniakiem. MiG-25. Porwanie. Próby samolotu ukończono w 1969 roku. MiG-25 wszedł do seryjnej produkcji. Lecz podczas lotów próbnych doszło do tragedii. Na niskim pułapie przy prędkości 1100 km na godzinę samolot był trudny do sterowania. 30 lipca 1969 roku, podczas testów przed kolejną prezentacją MiGa, samolot Władimira Majstrenki nagle obrócił się i zarył w ziemię na oczach wojskowej wierchuszki. Te tajemnicze wypadki sprawiły, że przerwano pracę nad projektem. W końcu pilot-oblatywacz Oleg Gudkow odkrył przyczynę katastrof. Tego dnia było pochmurno, ale nie miało to wpływu na próby. Oleg Gudkow umówił się ze swoim przyjacielem Jurijem Szewekowem w punkcie kontrolnym. Po odbyciu lotów mieli napić się piwa i pogadać. O 11.50 samolot Gudkowa wystartował. Po wykonaniu pierwszej części programu pilot nie zdołał wprowadzić samolotu w fazę krytyczną. Miał dość czasu i paliwa, więc spróbował jeszcze raz. Do spotkania z przyjacielem zostało 15 minut. Od początku fazy krytycznej samolot wpadł w korkociąg. Pilot niczego więcej nie zdążył nam powiedzieć. Wsiedliśmy do samolotu. Maszyna spadła na Ramińsk. Tylko gdzie? Pojechaliśmy szukać samolotu. To stało się tutaj.
Między stacją kolejową Fabrycznaja i zakładem Krasnoje Znamia rozsiane były szczątki MiGa. Maszyna rozpadła się na kawałeczki, jak meteoryt. Oleg był w trudnej sytuacji. Zbliżał się do Ramieńska, ale miał nadzieję, że wyjdzie z korkociągu. Takie chwile zdają się trwać wieczność. Oleg Gudkow próbował wyrównać lot. Urządzenia samosterujące zapisały każdy jego krok, pokazując inżynierom przyczynę wszystkich wcześniejszych katastrof. Pomogło to usunąć usterki. Gudkow był pewien, że nie umrze, bo w jego krwi nie znaleziono ani śladu adrenaliny. Za MiGa 25 zapłacono wysoką cenę. Rosjanie pamiętają długie i upokarzające negocjacje z japońskimi partnerami. Trudno było się dogadać. Spotykaliśmy się trzykrotnie. Zamierzaliśmy przerwać negocjacje i odlecieć, zerwać rozmowy, bo oni nie chcieli oddać nam samolotu. Proponowali nam warunki, których nie mogliśmy przyjąć. W końcu zgodzili się na spotkanie z radzieckim pilotem. Odbyło się ono w specjalnym pomieszczeniu. Najpierw przybył pierwszy sekretarz ambasady radzieckiej w Japonii. Pilnowało go dwóch japońskich strażników. Dwaj inni strażnicy wprowadzili Bielenkę, który spuścił wzrok i nawet nie pozdrowił dyplomaty. Obaj mężczyźni usiedli na przeciwległych końcach stołu, który miał 20 metrów długości. Z daleka trudno było rozpoznać twarz pilota. Może to wcale nie był Bielenko? Niemniej radziecki dyplomata powiedział głośno: reprezentuję radziecką ambasadę. Twoi towarzysze prosili, żeby ci powiedzieć, że martwią się o ciebie. Rząd radziecki o nic cię nie obwinia. Wiem, że to było przymusowe lądowanie, bo zszedłeś z kursu. Przyszedłem tu, żeby pomóc ci wrócić do domu, do rodziny, do twoich bliskich. Bielenko, jeśli to był on, przerwał dyplomacie. Wstał i wymamrotał. Przyleciałem do Japonii z własnej woli. Poprosiłem o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych, więc mnie nie agituj. Moskwa uznała tę rozmowę za farsę. Dziennik Izwiestia napisał: najwyraźniej pilot był w nienormalnym stanie, ponieważ nafaszerowano go narkotykami. Związek Radziecki nadal nalegał na zwrot myśliwca. W rezultacie premier Japonii Takeo Miki 27 września wydał komunikat. Samolot zostanie zwrócony nie wcześniej niż 5 października. Tego dnia miało zakończyć się jego badanie. Amerykanie pracowali sprawnie. Ponad 200 inżynierów przez miesiąc grzebało we wnętrzu myśliwca. Analizowali konstrukcję, uruchamiali silniki, włączali lokalizator, mierzyli charakterystyki cieplne, pobierali próbki szkła i metali. Przez 10 lat amerykańscy szpiedzy polowali na tajemnicę tego latającego cudu. W końcu zostali nagrodzeni za wcześniejsze porażki, zwłaszcza w Egipcie. Podczas wojny arabsko-izraelskiej zainwestowano wielkie pieniądze w wywiad. W 1967 roku Izrael zajął Półwysep Synajski. W styczniu 1970 roku kraje arabskie szykowały się do wielkiej bitwy, żeby oswobodzić terytoria okupowane.
wypowiedziały wojnę Izraelowi. W ramach umowy radziecko-egipskiej postanowiono wysłać do Kairu 4 samoloty zwiadowcze MiG-25. Odbyło się to w tajemnicy. Gdy samoloty pojawiły się w egipskiej bazie, wiadomość ta znalazła się na pierwszych stronach gazet w Kairze. Wraz z fotografią lecącego MiG-25. Taka naiwność ze strony Arabów stanowiła wielkie zagrożenie. Ich udział w operacjach lotniczych doprowadził do tego, że nieprzyjaciel był z góry poinformowany o planowanych misjach. Loty odbywały się w następujący sposób. Najpierw startowały egipskie MiG-21, potem dwa MiG-25 i na koniec znów jeden lub dwa MiG-21. MiG-25 i zadzie opiąć 21. MiG-25 potrzebował kilku minut, żeby nabrać prędkości. Inne odrzutowce zostawały w tyle i wracały do bazy, a nasz samolot szedł w górę. Wiedząc, że informacje wyciekają, w naszych zadaniach nigdy nie podawaliśmy daty lotu. Nasi wojskowi byli bardzo ostrożni w tym względzie. Mimo wielkich sum wydawanych przez CIA, Amerykanie nadal prawie nic nie wiedzieli o naszym samolocie. MiG-25 był dla Amerykanów łakomym kąskiem. Lotnisko Hakodate, Japonia, rok 1976. W końcu MiG wpadł w ich ręce. Po szczegółowych badaniach musieli zwrócić samolot. Uzgodniliśmy warunki odbioru maszyny. Dla naszej wygody dali nam cały dzień. Mieliśmy zabrać MiGa na pokład radzieckiego statku. Rozbierać tylko w условиях paluby sowieckiego korabla. Japończycy rozmontowali samolot na części i zapakowali je do drewnianych skrzyń obitych grubą blachą. Myśleli, że rosyjskie chłopaki to słabe usze. Nasi w ciągu 2 godzin rozpruli skrzynię i zobaczyli, jakich tajemnic szukali Amerykanie. Spisaliśmy protokół, który później był mocnym argumentem w rokowaniach z Japonią. Października 1976 roku w Waszyngtonie radziecki minister spraw zagranicznych Andrii Gromyko spotkał się z prezydentem Fordem w Białym Domu. Doszło do ostrej wymiany zdań. Bielenko jest uciekinierem, powiedział Ford, i miał powody, by prosić o azyl polityczny. Chętnie zapewnimy mu tu wygodne życie. Dopiero wtedy Gromyko zrozumiał, że Bielenko jest zdrajcą. Bielenko to złodziej, rzekł Gromyko. Jest zdrajcą i kryminalistą. Nie ma prawa do politycznego azylu. Trzeba go odesłać do Związku Radzieckiego. Lecz Ford był nieprzejednany. Ta sprawa jest wyłącznie w naszej gestii i nie podlega dyskusji. Usłyszawszy to, Gromyka opuścił przyjęcie, mówiąc, że w Moskwie czekają na niego ważne sprawy. Było to bardzo gorzkie doświadczenie. Wielu radzieckich wyższych oficerów straciło stanowiska. Zeznania Bielenki dla CIA i akta jego sprawy w Związku Radzieckim dostarczyły nam wielu szczegółów związanych z jego historią. MiG-25. Porwanie. Po szkole lotniczej Bielenko został instruktorem pilotażu w Salsku. Nie był zadowolony ze swojej pracy. Wielokrotnie prosił o przeniesienie do jednostki bojowej, ale bez rezultatu. Był coraz bardziej rozgoryczony. Przy swojej 4. próbie postawił wszystko na jedną kartę. Między nim a szefem szkoły lotniczej doszło do głośnej kłótni. Nagle okazał się awanturnikiem i szantażystą.
Powiedział: generale, jeśli nie zostanę pilotem MiG-25 w jednostce bojowej, opowiem, że pijecie spirytus przeznaczony na chłodziwo pod hasłem walki z pijaństwem. Powiem im, że wysyłacie w powietrze niedoszkolonych pilotów i że fałszujecie książki pokładowe. Mogło to zaszkodzić karierze generała, więc wysłał Bielenkę na badania psychiatryczne. Pilot trafił na oddział zamknięty. Psychiatra, człowiek uczciwy, orzekł, że Bielenko jest w pełni zdrowy. Nikt nie próbował odgadnąć motywów Bielenki. Wkrótce przeniesiono go na Daleki Wschód, gdzie został pilotem MiG-25. Wreszcie dopiął swego. Wszystko poszło zgodnie z jego planem. Nikt nie rozumiał, dlaczego Bielenko chciał mieszkać w takiej dziurze. Garnizon Czugujewka, Daleki Wschód, rok 1976. Jego żona uważała życie w Czugujewce za wygnanie. Chciała rozwodu, żeby wyjechać wraz z synem. Bielenko ignorował utyskiwania żony. Miał własne plany. Czekał na okazję. W swoim notatniku zapisywał szczegóły techniczne MiG-25, wiedząc, że przydadzą mu się w Ameryce. W czasie zajęć taktycznych potajemnie wyznaczył najkrótszy kurs z Czugujewki do najbliższego lądowiska w Japonii. Tę mapę znaleziono później w jego domu. Jego angielski był bardzo słaby, ale przygotował sobie notatkę w tym języku. Proszę o kontakt z przedstawicielami strony amerykańskiej. Proszę nie zbliżać się do samolotu. To super tajny obiekt. Na dużej wysokości wyłączył dopalacz, żeby zaoszczędzić paliwo. Zamiast zawrócić do Czugujewki, wziął kurs na południowy wschód. Z 8000 metrów zanurkował na pułap 1000 metrów, żeby nie wykryły go radary. Potem wcisnął czerwony przycisk sygnalizujący katastrofę, który wkrótce wyłączył. Chciał stworzyć wrażenie, że samolot się rozbił. Dlatego nasi uwierzyli w awarię i rozpoczęli poszukiwanie maszyny. Radary niskiego pułapu były wyłączone, dlatego go nie wykryto. Zauważono go, gdy przelatywał nad morzem. Bielenko wręczył swoją notkę oficerowi japońskiego wywiadu. Ten zapytał go, czy zszedł z kursu. Nie, przyleciałem tu celowo. Proszę o azyl w Stanach Zjednoczonych. Skontaktujcie mnie z Amerykanami. Zawieziono go do hotelu. Nakrył głowę kurtką, ku wielkiemu rozczarowaniu reporterów. Widział tylko, co dzieje się wokół jego stóp. Wywiady japoński i amerykański obawiały się, że nasze służby specjalne zabiją Bielenkę, więc przygotowały sprytny plan transportu. Kilka identycznych jeepów spotkało się na skrzyżowaniu i zamieniło miejscami. Teraz nie było wiadomo, w którym samochodzie jest Bielenko. Po rozmowie z radzieckim dyplomatą specy od charakteryzacji zmienili wygląd Bielenki, po czym przywieziono go na lotnisko. Przywitał go rozpromieniony agent CIA, który powiedział: wszystko będzie dobrze. Jesteś bohaterem. Ameryka jest dumna z ciebie. Zapraszam do samolotu. Bielenko wsiadł do Boeinga, gdzie przygotowano dla niego cały przedział. Dali mu butelkę rosyjskiej wódki. Bielenko wypił i powiedział zadowolony: odpowiem na wszystkie wasze pytania.
Żeby sprowadzić Bielenkę do Związku Radzieckiego, uruchomiono najpotężniejsze polityczne dźwignie. Stosowano namowy i groźby. Próbowano wymienić go na amerykańskiego agenta i naciskano na senatorów. Wręczano im hojne podarki. Para wdzięcznych senatorów narobiła szumu, że Bielenko powinien zostać wydany Związkowi Radzieckiemu. Nie poprzestano na prezentach. Byliśmy gotowi na kompromisy strategiczne. Wszystko bez skutku. Bielenko napisał oficjalny list do władz amerykańskich, prosząc o azyl. Dzień po dniu Bielenko informował CIA o technicznych i bojowych charakterystykach latającego lisa. Ujawniał tajne informacje, podawał nazwiska, wskazywał bazy wojskowe. Amerykanie interesowali się materiałami, z których wykonano samolot, więc pobrali próbki i poddali analizie chemicznej. Podziwiali, jakie dobre są u nas materiały. Bielenko zrobił CIA wspaniały prezent. Analiza MiG-25 przyniosła wiele niespodzianek. Największym zaskoczeniem było to, że samolotu nie wykonano z tytanu. To nie wszystko. Według magazynu Air International MiG-25 nie pozwala na dogłębne zrozumienie radzieckiej filozofii budowy samolotów, bo jest całkiem odmienny. Kiedy badali radar, zauważyli, że jest oparty na lampach. W tamtym czasie już szeroko stosowano mikroelektronikę przy projektowaniu radarów naziemnych i lotniczych. Jednak Amerykanie doszli do wniosku, że Rosjanie to szczwane lisy, bo radary elektroniczne nie były odporne na wysokie temperatury. Po prostu spalały się. Rosjanie zamiast systemów telewizyjnych użyli w radarach tradycyjnych lamp próżniowych. Amerykanie nie wiedzieli, że wtedy nie byliśmy jeszcze na tym poziomie. Po uprowadzeniu MiG-25 przez Bielenkę Związek Radziecki poniósł ogromne straty moralne i materialne. Mając w swoich rękach rosyjski myśliwiec, Amerykanie poznali tajniki naszej awiacji, metalurgii i elektroniki radiowej. Tajemnice ujawnione przez Bielenkę dały im dobre wyobrażenie o radzieckiej obronie powietrznej. Dzięki tym informacjom mogli stworzyć nowe systemy obronne, zmuszając nas do modernizacji naszych nowatorskich rozwiązań. Jest jeszcze jedna osobliwość. Spójrzcie na ten samolot. To amerykański F-15. Porównajcie go z naszym bombowcem, a znajdziecie uderzające podobieństwa. Bielenkę przesłuchiwano codziennie przez pół roku. Wyciągnięto z niego wszystkie informacje. Pojawiło się pytanie, co z nim zrobić. Otrzymał nową tożsamość i nowe dokumenty. Utworzono dla niego skromny fundusz. Nikt już nie potrzebował Bielenki. Wyszedł z mody. Znudził się. Lecz nazwisko pilota Gudkowa nie zniknęło z naszej pamięci. W jego rodzinnym mieście Żukowski jest ulica jego imienia. Nie przypuszczamy, by w Ameryce kiedykolwiek pojawił się adres Bielenko Street. Wersja polska to ja Studios. Tekst Krzysztof Salawa. Czytał Remigiusz Fladrowski.